To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko tyle! Dla nas wy, biegnij, dla Dośka, was my, biegnij! Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Dosia i Tymek! Babcia niesie do nas drzewko. Chodźcie! Rodzinne drzewko. Cześć, babciu! Wejdź, mamo. O, spokojnie, spokojnie, skarbie. Czy to prawdziwe drzewko? Tak, mała jabłoń. To prezent ode mnie do waszego ogrodu. O, idealna. Dziękujemy. O, wezmę ją. Tymek, chodź zobaczyć. Trochę małe to drzewo, babciu. Bo to sadzonka. Takie młode drzewko, Tosiu. Tymek, chodź zobacz. Babcia przyniosła malutkie drzewko. Gdzie jest Tymek? Jest w swoim pokoju na górze. Tak, Tymek jest zły, bo chciał się dzisiaj pobawić z Antkiem. Ale powiedziałam mu, że to niemożliwe, bo przychodzisz do nas z drzewkiem. A, pójdę do niego. Dobrze. Mamusiu, czy na tym drzewku wyrosną jabłka? Tak, wyrosną. Zaczekaj chwilkę, Tosiu. Pokażę ci coś. Chodź ze mną do komputera. Tak jest. Krzesło obrotowe. Tak, wiem. Usiądziesz mi na kolanach? Tak. Dobrze. Proszę. Na naszym drzewku wyrosną takie jabłuszka. A kiedy urośnie, to może być nawet takie duże jak to. Ło, na tym drzewie jest dużo jabłek. To prawda. A jeśli chcemy, żeby nasza mała jabłoń dawała kiedyś tyle jabłek, musimy wykopać dużą dziurę w ogrodzie i ją zasadzić. Proszę, czy możemy zrobić to teraz? Tak, pewnie, że możemy. Może babcia z Tymkiem też nam pomogą. Tak! Załóż swój fartuszek, bo możemy się pobrudzić. A ja pójdę po kalosze i rękawice. Czemu się smucisz, Tymku? Wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. Bardzo chciałem się dzisiaj zobaczyć z Antkiem. Wyprowadza się i więcej go nie zobaczę. Oj, oczywiście, że go jeszcze zobaczysz, kochany. Nie wyprowadza się daleko i przecież jesteście przyjaciółmi. Chodź, wiem, co poprawi ci humor. Co? Pokażę ci. Tylko zaufaj babci, dobrze? Ufam ci, babciu. Chodź. Babcia poprosiła mnie, żebym znalazł pojemnik z przekąskami Mosi. Tutaj jest! Świetnie! Muszę znaleźć inne pudełko na ciasteczka Mosi. Tego będziemy dziś potrzebować. Czemu? Bo ten pojemnik właśnie staje się naszym pudełkiem wspomnień. Pudełkiem wspomnień? Tak, pudełkiem, gdzie włożymy wspomnienia, które chcemy zatrzymać na zawsze. Czemu? Bo miło jest spojrzeć wstecz i wspominać radosne chwile. Masz takie wspomnienia z Antkiem, które byś zatrzymał? I to dużo. Znajdę super rzeczy do tego pudełka. Zobaczysz. Poszukam na górze. Pod łóżkiem trzymam dwie śmieszne rzeczy, które zrobiliśmy kiedyś z Antkiem. Kartonowego bliźniaka Tymka. Tańczyliśmy z nim razem. I głowę konia, którą zrobiliśmy z kalosza. To są moje rzeczy do pudełka wspomnień. O, świetnie. Ale ojej, zobacz, są za duże. Muszą zmieścić się do pojemnika Mosi. Pamiętasz? Oj, te się nie zmieszczą. Oj, musisz znaleźć mniejsze rzeczy. Pomożesz mi tylko uprzątnąć stół? Hej, Tymuś, kopałyśmy w ogrodzie. Zdejmij kalosze, Tosiu, i umyj porządnie rączki. Poczekaj, zdejmę ci rękawiczki.
Tymek, idź zobacz, jakie mamy drzewko w ogrodzie i jaką wykopałyśmy dziurę. O, jeszcze nie, Tosiu. Tymek jest zajęty. Pomaga mi zrobić pudełko wspomnień z tego pojemnika. Ale to przecież pojemnik Mosi. Już nie. Kupię Mosi nowy pojemnik. Tymek wkłada do tego pudełka rzeczy, które przypominają mu radosne chwile. O, cudowny pomysł. O, ja też chcę pomóc. Wiem, co do niego włożymy. O, wasze grupowe zdjęcie z przedszkola. Zobacz. Wszyscy przyszli tego dnia do naszego domu. O, właśnie. Tata Antka robił to zdjęcie. Zobacz, jaką śmieszną minę ma tu Antek. Włóżmy je do środka. Tymku, masz na sobie skarpetki nie do pary? O tak, spójrz. Zamieniłem się na jedną z Antkiem. Patrzcie, mam dziurę. Tymcia palu. Już wiem, Tymku. Może włożysz do pudełka skarpetkę Antka? Właśnie. Wiem, co jeszcze możemy włożyć. Włożyliśmy do pudełka mnóstwo rzeczy. Znalazłam fragment toru kulkowego, który zrobiliśmy z Antkiem i Wiolą. Włożyłam go do pudełka. Nasze pudełko wspomnień jest pełne radosnych pamiątek. Już! Już! No, naprawdę? No dobrze, to teraz trzeba to pudełko wspomnień dobrze ukryć. Ukryć? Czemu? W tym cały sens. Chowasz je, żeby twoje wspomnienia były bezpieczne. I zostaną tam, póki nie dorośniecie. Proszę, o, bardzo. Dziękuję. Przyszło mi do głowy jedno idealne miejsce. Jakie, babciu, gdzie? Chodźcie za mną. Kalosze na nogi. O, świetnie. Doskonale. Dobrze. Najpierw wsadziliśmy malutką jabłonkę do dziury, którą wykopała Tosia. Teraz na dół. No i już. Tak jest. Zaraz wam powiem, co zrobicie. Kopiemy. Jeszcze tamty. Teraz musimy dobrze uklepać ziemię. Tak. O. Tak jest. A teraz pudełko. Zakopaliśmy nasze pudełko wspomnień pod drzewkiem. O, tak. O, no i już. Do widzenia, pudełeczko. To twój nowy dom. Podoba mi się to miejsce na pudełko. Podoba mi się też drzewko, babciu. Tosiu, pomożesz mi? Tworzenie wspomnień związanych z Antkiem było tak fajne, jak zabawa u niego. O, cieszę się. Dziękujemy za tak wspaniały, udany dzień. Wspaniale tam wygląda. Prawda? Prawda. Gdy patrzyliśmy przez okno, nasze drzewko wyglądało na bardzo zadowolone. Pewnego dnia wykopiemy pudełko wspomnień, które pod nim zakopaliśmy. Ale dopiero jak będziemy dorośli i nasze drzewko urośnie. Wiecie, że drzewa bardzo długo rosną? I jeszcze przez kilka dobrych lat nie będzie na nim jabłek. Musimy poczekać, aż drzewo będzie większe. Takie jak ty, mamusiu. Większe ode mnie. Takie duże? Wtedy babcia powiedziała, powinniście się teraz zmierzyć. Powinniście się teraz zmierzyć, kochani. Wtedy będziecie wiedzieli, jak wysocy byliście w dniu posadzenia waszego drzewka i zakopania pudełka. Tak, ja pierwsza, a potem ja. No dobra, zgadnijcie, kogo zbierze pierwszego. Mnie? Mnie? Nie Tosię i nie ciebie, Tymku. Siebie? Babcie. Mnie? Chodź, babciu. Babciu. Stań tutaj. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Babcia. A teraz zobaczymy, jaka babcia jest. Cześć. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj sadziliśmy w naszym ogrodzie drzewo. Czy pamiętacie, co obok niego zakopaliśmy? Czy to było pudełko wspomnień? Czy może piłeczka Mosi? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Prawidłowa odpowiedź to pudełko wspomnień. Zobaczcie. O, świetnie. Doskonale. Dobrze.
Dobrze. Najpierw wsadziliśmy malutką jabłonkę do dziury, którą wykopała Tosia. No i już. Tak jest. Zaraz wam powiem, co zrobicie. Kopiemy! Jeszcze tamty rek. Teraz musimy dobrze uklepać ziemię. Tak. O. Tak jest. A teraz pudełko. Zakopaliśmy nasze pudełko wspomnień pod drzewkiem. O, tak, dociśnij. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.